Święta wielkanocne w polskich tradycjach chrześcijańskich traktowane są jako święta szczególne. Niemniej jednak, mimo chrześcijańskich korzeni, obchodzone są niemal na całym świecie. Święta najczęściej kojarzą się z dniami wolnymi od pracy i spotkaniami przy suto zastawionych stołach. Tradycje, dzięki którym zachowuje się tożsamość kulturową, czasem nawet religijne obrzędy sprowadzają do rangi bezmyślnych czynności wykonywanych corocznie ze zwykłego przyzwyczajenia. Dziś nie jeden z uczestników obrzędów wielkanocnych w Polsce, której społeczność w znacznej części statystycznie jest katolicka, zapytany dlaczego post, dlaczego święcenie, co znaczy alleluja, nie potrafiłby udzielić właściwej odpowiedzi. Zaciekłe dyskusje o roli instytucji Kościoła w państwie, modne ostatnio w naszym kraju, u wielu sprowokowały niezrozumiałą decyzję odrzucenia wszystkiego bez zastanowienia. Mądrość opiera się m.in. na tolerancji, na ciągłym podejmowaniu prób zrozumienia zmieniającej się rzeczywistości i na umiejętności oddzielenia rozumu od emocji. Niestety coraz rzadziej nam się to udaje. Stąd też do długiej listy życzeń świątecznych, obok tych tradycyjnych, dołączamy specjalne dla wyznawców jedynie słusznej racji. Życzymy im jedynie wątpliwości. W niektórych wypadkach nawet tyle to już bardzo wiele.